Chcę dzisiaj mówić o nowym stworzeniu. Przypomnieć stare prawdy, które wynikają z Bożego Słowa. Ale chyba apostoł Piotr pisze coś takiego, że on nie boi się przypominać, czy Paweł, przypominać starych rzeczy. Bo one są konieczne, aby Kościół mógł wiedzieć, jak wierzy, w co wierzy i czego się trzyma. Jeżeli otworzycie razem ze mną 2 Koryntian 5,17, a później 1 Koryntian, 2 rozdział, od 12 wiersza do 3 rozdziału, 3 wiersza, to w 5,17 możemy przeczytać takie słowo. Wszyscy go znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Jeszcze raz przeczytajmy, jeszcze raz powtórzmy ten fragment. Jeśli więc ktoś jest w Chrystusie. Zwróćcie uwagę. Jeśli ktoś więc jest w Chrystusie, to jest nowym stworzeniem. Wszystko, co stare, przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. I drugie słowo z 1 listu do Koryntian, który rozważamy, czytamy tak. Może od 11 wiersza. 2 rozdział. Od 11 wiersza do 3 rozdziału, 3 wiersza. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Zwróćcie uwagę, ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Albo inaczej mówiąc, my mamy sposób myślenia taki, jaki jest w Chrystusie. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałem pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście i teraz jeszcze nie możecie. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Moi drodzy, kiedy czytamy Boże Słowo i sami wiemy z autopsji, że człowiek, który nie zna Boga, człowiek, który nie narodził się z Ducha Bożego, człowiek, który jest poza relacją, z bliską społecznością z Bogiem, jest człowiekiem, który tak naprawdę nie wie, kim jest i dokąd zmierza. Prawda? Jest to z powodu grzechu. Grzech tak człowieka zaślepił, tak oddzielił skutecznie od obecności Boga i celów Boga, że człowiek nie wie. Oczywiście, że niektórzy może temu zaprzeczą, ale generalnie, kiedy popatrzymy też na to wszystko, co dzieje się na świecie, co jest wokół nas, co było w naszym życiu przed nawróceniem, ja przynajmniej mogę śmiało powiedzieć, pomimo całej mojej religijności nie wiedziałem, kim jestem i dokąd zmierzam. Nie miałem tej świadomości. Zresztą Słowo Boże tutaj wyraźnie mówi, bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest. I zwróćcie też uwagę, że wcześniej jest napisane, gdyby ludzie wiedzieli, kim jest Jezus, nie ukrzyżowaliby Go. Bo by wiedzieli, kim On jest i nie podnieśliby ręki na Pana Panów i Króla Królów. Ale tu dalej jest powiedziane, że Bóg nam to wszystko objawił przez Ducha Świętego. Kiedy to zrobił? Wtedy, kiedy
nawiązaliśmy relacje z Bogiem, kiedy byliśmy z Bogiem, rozpoczęliśmy życie z Bogiem. Moi drodzy, kiedy czytamy ten fragment listu do Koryntian, ja kiedyś tutaj prowadziłem wykłady na ten temat, chyba w czwartki, to apostoł Paweł w tym liście do Koryntian dzieli ludzi na takie trzy grupy. Widzimy to wyraźnie. Dwie główne grupy, ale ta druga grupa ludzi odrodzonych jest podzielona na jeszcze dwie grupy. On mówi tutaj, człowiek zmysłowy nie rozumie rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo też nie może ich rozumieć. Dlatego, że on, jego duch jest duchowo martwy, jest oddzielony od społeczności z Bogiem. Inaczej mówiąc, człowiek zmysłowy to jest człowiek, który funkcjonuje w oparciu o swoje pięć zmysłów. Kiedyś powiedziałem w Bielsku, usługiwałem, mówiłem o sześciu zmysłach. Ktoś mi podszedł do mnie, pastorze, a który to jest ten szósty zmysł? Pięć zmysłów. Prawda? To, co czuje, co dotyka, co widzi, co wonia. Prawda? Pięć zmysłów, które mamy. Słyszy. W oparciu o to funkcjonujemy. Często ludzie mówią, jak nie dotknę, jak nie zobaczę, to ja nie uwierzę. Nawet Tomasz był taki, mówi, jeśli nie włożę palca w jego rany, jeśli tego nie zobaczę, to nie uwierzę, że on zmartwychwstał. I specjalnie Jezus objawił mu się, stanął przed nim i mówi, Tomaszu, włóż tutaj w bok swoją rękę i w moje rany. I pamiętacie, co wyznał Tomasz? Pan mój i Bóg mój, Pan mój. Świadkowie to tłumaczą w ten sposób, że mówi do Jezusa, Pan mój, a podniósł głowę i Bóg mój tam w niebie. Tak kombinują z tym tekstem. Ale tam jest Pan mój i Bóg mój. On mówi to do Jezusa, tak jak Jan kończy swój pierwszy list i mówi, my wierzymy w tego, który jest prawdziwym Bogiem, którym jest Jezus Chrystus, Panem i Bogiem. A więc człowiek zmysłowy ma nieodrodzonego ducha. Funkcjonuje w oparciu o zmysły. Nie rozumie rzeczy Bożych. Ale tu jest napisane, że my, którzy jesteśmy w Chrystusie, którzy narodziliśmy się na nowo, tu jest powiedziane, że ci, którzy narodzili się na nowo, oni przez Ducha Bożego mają zrozumienie rzeczy Bożych. Głosimy to, a myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyście wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Halleluja. Inaczej mówiąc, przedtem byłem w totalnej niewiedzy, ale teraz, kiedy jesteś w Chrystusie, przez Ducha Bożego jesteś oświecony i pouczony przez Boże Słowo, abyś wiedział, co masz, kim jesteś w Jezusie Chrystusie. Moi drodzy, bardzo często jest tak, że ludzie wierzący, odrodzeni, dlatego że też są zbyt leniwi, aby być blisko Boga, szukać Boga, studiować Boże Słowo, nie rozumieją pewnych rzeczy. Ale Słowo Boże jest wyraźne, że Bóg przez Ducha Świętego objawia nam wyraźnie, abym wiedział. Tu nie ma miejsca na niejasności, na niedopowiedzenia, na jakieś znaki zapytania, abyś wiedział, kim jesteś w Jezusie Chrystusie. Dlatego taka pieśń powstała. Jesteśmy w Nim i w Nim jest nasze życie. Jesteśmy w Nim i dobrze jest, jeżeli Kościół, jeżeli ludzie wierzący, ludzie odrodzeni przypominają sobie, kim są, śpiewają na chwałę Bogu i oddają chwałę temu, który ich uczynił swoim ludem. Jesteśmy w Nim przez Ducha Bożego. Ale zwróćmy uwagę, że apostoł Paweł tutaj mówi o tych odrodzonych chrześcijanach, że jest ich dwie kategorie. A więc generalnie mamy zmysłowych i mamy odrodzonych. Ale wśród tych odrodzonych są dwie kategorie chrześcijan. On wyraźnie mówi tutaj do Koryntian, pamiętacie, nie mogłem do was pisać, mówić, nauczać was jak do jakich? Duchowych chrześcijan. I używa tutaj greckiego słowa pneumatikos, duchowy. Ale pisze do was jak do
sarkinoist cielesnych chrześcijan, a więc chrześcijan odrodzonych, którzy żyją nie według Ducha Bożego, ale żyją według ciała, które jest synonimem starej natury. Zgadzacie się ze mną do tego momentu? Jest to jasne, wyraźne w Bożym Słowie? Paweł mówi, bo skoro między wami są kłótnie, są spory, są zazdrości, są niesnaski, są podziały, zaczynacie się dzielić, to znaczy, że wychodzi z was stara natura. Ale wy nie macie żyć według starej natury. My mamy żyć według Ducha Bożego. A zwróćcie uwagę, że Duch Pana, jeżeli jest i pozwalamy Mu działać w nas, zawsze będzie nas prowadził do jedności, do wzajemnej miłości, do przebaczenia i tak dalej, amen? Bo jest zupełnie inny owoc ducha, a jest inny owoc ciała, czyli tej starej natury, o czym pisze Paweł w liście do Galacjan. I co jest ciekawe, każdy z nas, jak to powiedział bardzo odważnie brat Mirek, nikt nie jest przez ducha, ja nie użyję tego słowa, którego on użył, bo mi to nie pasuje, ale nikt nie jest przez Ducha Świętego zniewalany. Amen? Nikt. Duch Boży nigdy nikogo nie zniewala. Czynią to siły demoniczne, ale nie Duch Boży. Duch Boży, tak jak nasz Pan Jezus Chrystus, prowadzi, inspiruje, zachęca. Amen? W ten sposób. On pokazuje i idzie i mówi, follow me, chodź za mną, naśladuj mnie. I teraz ty i ja mamy, każdego dnia dokonujemy wyboru, czy idziemy za nim, za jego głosem, za jego nauką, czy też opieramy mu się i pozwalamy, żeby górę brała nasza stara natura, nasza cielesność, o której tak mocno mówi Nowy Testament. Paweł o tym pisze w liście do Rzymian, Paweł pisze o tym w liście do Galacjan, Paweł pisze o tym w liście do Efezjan, Paweł pisze o tym w liście do Kolosa. A więc skoro o tym pisze, to mówi, że w tej dziedzinie jest ogromny problem, z jakim spotykają się odrodzeni chrześcijanie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że niektórzy przenoszą ten problem w demonologię i we wszystkim za uczynkami ciała widzą demony. Ale Biblia tego tak nie definiuje. Słowo Boże wyraźnie mówi, postępujcie nie według ciała starej natury, postępujcie według ducha. A wtedy będziecie wolni od tej i zwycięzcy wobec tej starej natury. Kolejna rzecz, którą chciałbym zaznaczyć. A więc pamiętajcie, moi drodzy, problem, główny problem, jaki mamy my jako chrześcijanie, każdy z nas. I słuchajcie, nie ma tak, że dzisiaj jesteś na górze, jesteś w szczególnym miejscu Bożej obecności i mówisz tak, a ja już teraz mam na tyle siły duchowej, na tyle mocy duchowej, że ja już nie muszę się obawiać mojej starej natury. Bo możesz być na samej górze i bardzo szybko spaść w zachowanie, w postawy bardzo cielesne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Ja to widzę wyraźnie, to, co działo się pod górą Synaj. Popatrzcie. Z jednej strony mamy chwałę Bożą. Tam była chwała Boża na górze Synaj. Góra dymiła, grzmoty, Boża obecność. A lud, który był, który słyszał wręcz głos Boży, był całkowicie cielesny. Zrobili sobie cielca, zaczęli mu się kłaniać, może nawet nazwali go Jahwe i tak dalej. Totalna cielesność. A więc tego musimy być świadomi. Tu rozgrywa się najważniejsza walka. Kiedy czytasz objawienie Jana, tam są takie zdumiewające słowa. Kto brudny, niech się nadal brudzi. Ale kto czysty, niech się nadal uświęca. Każdego dnia ty i ja
Stoimy przed decyzjami, jesteś nowym stworzeniem, jesteś Bożym dzieckiem, stoimy przed decyzją, czy będę żył czystym, świętym życiem, czy też zacznę się brudzić. Tylko mówię wam jedną rzecz. Kiedy zaczynamy się brudzić, z czasem przestajemy widzieć ostro. I grzech zaczynamy widzieć wcale nie w takich barwach, w jakich go widzi Bóg. Bo grzech zawsze otępia, sprawia, że przestajemy właściwie widzieć. Więcej, grzech powoduje, że przestajesz rozumieć drogi Boże. Amen. Wiecie, na tym polega zwiedzenie, że ludzie wchodzą w różnego rodzaju nauki i przestają już później widzieć pewne rzeczy. Kiedy wchodzą w jakiś grzech, próbują usprawiedliwić ten grzech. Słuchajcie, nieraz do kaznodziei, do pastorów przychodzili ludzie. Mówią, pastorze, ta moja żona to nie jest ta część, którą, to nie jest to żebro od Adama, to nie jest to żebro, które jest z mojego boku. On, to była wielka pomyłka, ja teraz mam nową żonę, nową kobietę, ta jest dopiero. Tak może mówić tylko człowiek, który pogrążył się w grzechu, w nieprawości, który jest w odstępstwie i już jest w duchowym zwiedzeniu. Stracił ostrość widzenia. Gdybyście go zapytali o te sprawy, jak się, gdy w momencie, kiedy się nawrócił, on by jasno powiedział, cudzołóstwo, grzech. Ale teraz już on nie widzi. On próbuje usprawiedliwić swój grzech. Może tak się zdarzyć w życiu wierzącego? Może się zdarzyć, jeżeli nie czuwa. Dlatego tam jest napisane, kto czysty, niech się uświęca. Kto jest brudny, Bóg mówi, mamy dwie możliwości, ale ja nie na tym dzisiaj chciałem się skupić. Pismo Święte pokazuje, że ten zmysłowy, naturalny człowiek, jest tutaj napisane w tym pierwszym liście do Koryntian, w 14 wierszu 2 rozdziału, że człowiek zmysłowy nie przyjmuje rzeczy, które są z Ducha Bożego. Zwróćcie uwagę, on totalnie gardzi, nie w stanie przyjąć nauki Słowa Bożego jako coś pięknego, coś cudownego, coś ożywiającego. Dla niego to jest po prostu, to jest nic. Nie przyjmuje, bo są z Ducha Bożego. Więcej, w tym 23, pierwszym rozdziale, wiersz 23, on mówi, że są dla niego szaleństwem. Mowa o krzyżu jest dla niego szaleństwem i głupotą. Dzieło krzyża jest dla niego szaleństwem i głupotą. 1:23 o tym nam mówi pierwszego listu do Koryntian. I dalej, w pierwszym rozdziale, wierszu 14, człowiek zmysłowy nie może poznać, dostrzec i nie dostrzega mądrości Boga w krzyżu. Nie w tym krzyżu. To jest tylko symbol. W tym, co wydarzyło się 2000 lat temu, kiedy Chrystus został ukrzyżowany. A zwróćcie uwagę, że ten człowiek zmysłowy, dlatego że jego duch jest oddzielony od Boga, on nie zna Boga, rzeczy Boże wręcz dla niego są głupstwem, są nieważne, nie ma żadnej radości ze słuchania słowa Boga. Mówi, to jest głupie. To jest jakieś nierozsądne. I zobaczcie, ile rzeczy ludzie mówią przeciwko temu słowu. Prawda? Nie rozumieją. Wynajdują tak zwane pozorne sprzeczności, szukają różnych argumentów, tylko żeby nie uznać prawdy tej księgi. Kilka myśli, co Biblia mówi o człowieku nieodrodzonym zmysłowym. W 26 rozdziale Dziejów Apostolskich, w wierszu 18 jest napisane, jest tam napisane, że człowiek ten nieodrodzony, 26 rozdział, wiersz 18, aby otworzyć ich oczy, to Paweł mówi o sobie, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Zwróćcie uwagę, tu jest napisane, odwrócić tego zmysłowego od władzy szatana. Czyli człowiek zmysłowy, nieodrodzony, jest pod władzą, pod autorytetem diabła. Mocne słowa, nie?
Dosłownie tam jest autorytet, władza. To nie znaczy, że cała ludzkość jest opętana. Nie to Paweł ma na myśli, nie o tym on mówi. Tylko to, że każdy człowiek, który nie oddał swojego życia Bogu, tak naprawdę znajduje się pod władzą, wpływem sił ciemności. To ma na myśli. Dlatego, że Bóg w swojej dobroci i łasce nawet tych, którzy w Niego nie uwierzyli, chroni od opętania demonicznego. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale taka jest rzeczywistość. Po ulicach nie chodzą sami opętani ludzie. Absolutnie nie. Ale są pod wpływem, są pod autorytetem. Myśmy sami byli pod autorytetem tych sił, nie wiedząc o tym. Bóg w swojej łasce chroni człowieka zmysłowego przed tym najgorszym, jakim jest opętanie. Wiecie, człowiek ten zmysłowi musi dopiero przekroczyć pewne granice, aby dać dostęp siłom demonicznym, aby opętały jego życie. To mogą być praktyki okultystyczne, to może być trwanie w jakichś grzechach, na przykład niemoralność, pornografia, cudzołóstwo. I to daje przystęp siłom demonicznym. Wiecie, narkotyki, używki, to wszystko otwiera drogę dla sił demonicznych. I wtedy, kiedy ludzie w te rzeczy wchodzą, mogą zostać nawet opętani przez demona. Czyli już nie są w stanie sami funkcjonować, ale ich osobowość jest zdominowana przez siły demoniczne. I Słowo Boże mówi tutaj, że wiecie, że w życiu nawet jednego człowieka był legion demonów. Zanim spotkał się z Jezusem. Legion demonów. Czyli wiecie, tam było co najmniej od trzech tysięcy więcej demonów. Po tych świniach też możemy, ale nie tylko. Słowo legion rzymski, to była liczba żołnierzy między 2 a 4 tysiące. Nawet niektóre legiony dochodziły do 6 tysięcy żołnierzy. Tam te 3 tysiące stado świn. Niesamowite. Kiedy Jezus wypędził demona z Marii, pamiętacie? Maria miała 7 demonów. Ale mówimy o ludziach, którzy są nieodrodzeni, ludziach, którzy nie spotkali się wcześniej z Chrystusem Jezusem. O tym nam mówi Słowo Boże. Są pod władzą, ale nawet ci, którzy są pod władzą, są w duchowej śmierci, muszą przekroczyć pewne granice, żeby siły ciemności mogły nimi zawładnąć. Efezjan 2 rozdział od 1 do 3 mówi, że duchowo nieodrodzony, zmysłowy człowiek jest duchowo umarły. Tam jest to słowo, które brat Wojciech kiedyś w wykładzie czy w kazaniu mówił, tam jest to słowo greckie nekrois, czyli zwłoki. Byliście, tam jest duchowo umarli, tam też jest mowa o tym, byliście pod władzą. A wy, drugi rozdział listu do Efezjan, a wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Zwróćcie uwagę, nie grzechy kogoś innego, umieram przez swoje własne grzechy i upadki, w których niegdyś chodziliście według sposobu czy modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. To jest ciekawe, ale przed nawróceniem nie każdy z nas uważał się, czy był oporny wobec Boga. W sensie takim świadomym. Zgodzicie się ze mną? Że to słowo oporny wcale nie oznacza świadomego oporu wobec Boga. Ten opór jest często nieuświadomiony, bo gdyby wiedzieli, poznali Pana chwały, to by go nie ukrzyżowali. Oni byli zaślepieni grzechem, byli w duchowej ciemności, byli pod władzą szatana i robili to, co on im kazał. Bo gdyby wiedzieli. A więc
Byliśmy oporni, kochani. I ważne jest przyznać temu, co mówi Boże Słowo. Ty powiesz, ale przecież ja nie jestem oporny, przecież ja nie jestem wrogi Bogu. Ale w tym samym liście apostoł Paweł mówi, że o nas wszystkich bez Chrystusa byliśmy wrogo do Niego ustosunkowani. Prawda? Ale teraz już tak nie jest, skoro stałeś się Bożym dzieckiem. Ale wcześniej byliśmy do Niego wrogo nastawieni. Mówisz, Boże, przecież ja się modliłem w starym życiu. Przecież ja chodziłem do kościoła w starym życiu. A jednak Słowo Boże mówi, byłem pod władzą, byłem oporny, byłem duchowo martwy, tak jak te zwłoki martwego fizycznie człowieka. Tak Bóg mnie widzi. Tak Bóg nas widzi, jeśli nie ma powrotu do Boga i pozwolenia, żeby Bóg nas zbawił. Tu jest napisane, naśladuje władcę, który jest w powietrzu. To jest ciekawe, tu słowo powietrze, w powietrzu. W liście do Efezjan bardzo często występuje to słowo tutaj w powietrzu, okręgi niebieskie. Dosłownie to jest greckie słowo ep uranois, w okręgach niebieskich. Okręgi niebieskie. Diabeł jest tym, który jest wyrzucony sprzed Bożego oblicza na powietrze, w te okręgi niebieskie, niższe partie nieba. On działa z powietrza, działa na tej ziemi. I to jest to właśnie o tym mówi, ten władca, który rządzi w powietrzu, w tych okręgach niebieskich. Ma autorytety, ma władzę, pociągnął za sobą 1/3 aniołów. Kolejna rzecz, niesamowicie ważna, jeśli chodzi o tego zmysłowego. Zobaczcie, w jak tragicznej duchowo sytuacji jest człowiek nieodrodzony. Człowiek, który nie zaufał łasce Bożej. Człowiek, który... To dlatego, moi drodzy, my musimy wołać, Panie, ratuj mnie. Bo człowiek nieodrodzony jest w tak tragicznej sytuacji. Bo on nie może sam sobie pomóc. To jest tak, jakbyś był wrzucony do bagna. I to, że będziesz się ciągnął za włosy, nie sprawi, że się z tego bagna wydostaniesz. Nie da rady. Zbawienie to jest coś, co czyni Bóg. Oto potrzebujesz Bożej ręki nad swoim życiem, która cię wyciągnie, która sprawi, że ta Boża ręka odegna tą władzę, ten autorytet, pokona tą śmierć, która jest w człowieku nieodrodzonym, tą duchową śmierć. Kolosan 1:13, posłuchajcie tego, to jest niesamowite. Który nas wyrwał, 12 wiersz może, dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Czyli człowiek nieodrodzony znajduje się w królestwie... Proszę? Człowiek nieodrodzony znajduje się w tym królestwie ciemności, pod mocą ciemności. Ale kiedy narodzisz się na nowo, to Bóg przenosi cię zupełnie do innego królestwa. Jakub 4:4 mówi, że człowiek nieodrodzony jest przyjacielem tego świata. Przyjaciel tego świata. Wiecie, to jest problem, bo ta świeckość, ten świat, to jest pożądliwość, to jest pycha życia, pożądliwość ciała i oczu. I to jest też nasz wróg, oprócz naszej starej natury. I on ma niesamowity wpływ na chrześcijan, jeżeli tylko nie uważamy w naszym życiu. W 4 rozdziale Jakub pisze, zwróćcie uwagę, on pisze do Bożych dzieci, on pisze do odrodzonych ludzi i on zwraca im uwagę, słuchajcie, to są takie miejsca, bardzo wrażliwe, z którymi musicie, czy będziecie konfrontowani. Wiarołomni. Wiecie, to słowo wiarołomni, ja kiedyś badałem ten tekst, dosłownie oznacza, jesteście bałwochwalcami. Ależ, Panie, my nie czcimy już żadnych posążków, przed żadnymi figurkami, Panie. A mówi, jesteście bałwochwalcami. Wiarołomni. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga?
Jeżeli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Głupią rzeczą jest, kiedy ktoś był nieprzyjacielem Boga i stał się jego przyjacielem, a później znowu staje się nieprzyjacielem. A może tak się stać. Jeśli nie będziemy czuwać, może się okazać, że stoimy i bronimy zupełnie złej sprawy. Dla mnie było zdumiewające, czy jest zdumiewające, że niektórzy już chrześcijanie nie odróżniają radości w Panu od świeckiej radości. Od stymulowania siebie poprzez świeckie rzeczy. Jeżeli masz radość Pana i cieszy cię to, że jesteś z Bogiem. Moi drodzy, nie wiem, ja nie jestem jeszcze chyba aż tak stary, ale pójście czy chodzenie na dyskotekę było wręcz przez wszystkich jasno zrozumiałe, że to nie jest właściwe miejsce dla Bożego dziecka. Że to jest miejsce często rozpusty, alkoholu, przekleństw, nieczystości, niemoralności i tak dalej. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. To się zgadza? Ja się dziwię, że wierzący ludzie potrafią z jednej strony uwielbiać Boga, a za chwilę się bawią tam, gdzie nie powinni się bawić, czy w taki sposób, który... Wiecie, często przy tekstach, które wstydzilibyśmy się je na głos zaśpiewać. Ale dlatego Jakub pisze, wiarołomni, wchodzicie w bałwochwalstwo, bo zaczynacie świat traktować wyżej od Pana, którego umiłowaliście. Wiele potrzebujemy, moi drodzy, sami siebie pilnować, sami badać swoje własne serce, czy Chrystus rzeczywiście jest tam na pierwszym miejscu w moim życiu. Czy rzeczywiście ja go miłuję tak, jak mówię, bo to, co mówię, to jest jedno. Pytanie jest, co robię, jak żyję? 2 Tymoteusza 2,26 jest napisane, że o tym nieodrodzonym człowieku, że jest zmuszony do pełnienia woli diabła. Wręcz zmuszony. Nie jest opętany. Tam nie ma mowy o opętaniu. Ale jest zmuszany do pełnienia. Czyli jest w taki sposób pod wpływem, pod jego sposobem myślenia, że diabeł mu sugeruje i on robi to, co diabeł chce. A czasami mu się wydaje, że broni Bożej sprawy. Może tak być? Mamy świetny przykład Saula Starsu. On myślał, że broni Bożej sprawy i był gotów mordować innych dla Boga, w którego wierzył. Prawda? Wtrącał do więzienia, zmuszał do bluźnierstwa. O, przecież, Boże, jestem tak gorliwy dla Ciebie. Ale zapomniał o jednym, że Bóg jest prawdziwą miłością i że ma miłować tego bliźniego tak, jak siebie samego. Że ma czynić innym to, co chce, żeby ludzie czynili wobec Niego. Zapomniał, że Bóg jest Bogiem łaski i przebaczenia i że nie nawraca się drugiego na siłę do Boga. Nie można nikogo mieczem nawrócić. Jest religia dzisiaj, która wszystko próbuje robić siłą, ale to nie jest chrześcijaństwo. Tak zwane chrześcijaństwo ma w swojej historii karty, o których wiemy. Za które już oficjalnie przepraszano między innymi. Gdzie w imię Chrystusa, kiedy mordowano w górach Francji i Włoch, tam byli Waldensi, ale też byli inni, Albigensi. To były grupy ludzi, którzy opierali się na Słowie Bożym. Nie wiem do końca, czy ich doktryna była czysta. To nie ma znaczenia. Papież wysyłał wojska. Wiecie, co ci ludzie robili? Ukrywali się w kościołach katolickich pośród swoich sąsiadów katolików. Oni ich celowo tam wzięli, ukryli ich, żeby byli ci ludzie mieli więcej miłosierdzia. I ci rycerze stali i zadawali pytanie jednemu z papieży. To jest znane historyczne stwierdzenie
Teraz nie pamiętam, który to był papież. I pytają, co mają zrobić, bo tam są wymieszani nasi i ci sekciarze. Co mamy robić? A wtedy papież zacytował Słowo Boże. Pan zna swoich. Wybijcie wszystkich. Bo Pan zna swoich. A więc jego będą w niebie, a tamci heretycy będą zabici. Moi drodzy, można być nawet bardzo gorliwy i religijny, ale jest zmuszony do czynienia tego, co diabeł czyni. Nie ma rozeznania. Jemu się wydaje, że w swojej gorliwości, kiedy byliśmy na filmie w ciemności, i kończy się film, to tam jest taka historia autentyczna powiedziana, że ten główny bohater, który ukrywał Żydów, po wojnie już wkroczyły wojska sowieckie. Kiedy ciężarówka przejeżdżała z wojskiem sowieckim i jego córeczka stała na drodze, oni pędzili jak wariaci. I on wpadł i ratując swoje dziecko przed niechybną śmiercią, został potrącony i zginął. Wiecie, jaka była reakcja ludzi? Pan Bóg go ukarał za to, że ratował Żydów. Zobaczcie, jak można być wypełniony rzeczami, myślami, sposobem myślenia, które nie jest zupełnie z Boga. Chociaż ludzie mogą powoływać się na Boga. Czy mamy miłować wszystkich? Pytam. Czy mamy miłować wszystkich ludzi? Bezwzględnie. Czy mamy nawet miłować tych, którzy żyją niemoralnie, w homoseksualizmie i tak dalej? Mamy ich miłować? Powiedzcie mi, mamy czy nie? Oczywiście, że mamy. Mamy ich miłować. Nie zgadzamy się z tym. Absolutnie nie akceptujemy tego, co robią. Ale mamy ich miłować, bo jak oni mogą przyjść do Jezusa? Jeżeli z powodu grzechu, gdyby Bóg patrzył na mnie, powiedział przed moim nawróceniem, nie chcę mieć z tym człowiekiem nic wspólnego. Bo wiecie, jaki ja byłem właśnie taki, pogrążony w duchowej ciemności, w śmierci, wrogo nastawiony pomimo religijności. Taka jest prawda. Ale co Bóg zrobił? Gdy byliśmy jeszcze jacy? Grzesznikami. Chrystus za nas umarł. Kochani, gdyby tego nie zrobił, nikt z nas by nie był tutaj dzisiaj. On umarł, gdy byłem jeszcze wrogo do Niego nastawiony. Gdy jeszcze w ogóle o Nim nie myślałem. Gdy się z Nim w ogóle nie liczyłem. On tak bardzo mnie umiłował. I ta miłość złamała moje i Twoje serce. Prawda? Czasami ludzie się zastanawiają, co mają robić. Wiecie, taki sposób myślenia tego świata, czy walki jakiejś dziwnej tego świata. Ludzie są jacy są. Ja się z nimi nie będę zgadzał. Ja nie będę pochwalał. Albo będę musiał stanąć jak Jan Chrzciciel i powiedział, ta kobieta należy do twojego brata i nie wolno ci jej mieć. Wiecie, co się stało z Janem Chrzcicielem? Wiecie, czasami chrześcijanie muszą stanąć i wyraźnie powiedzieć, tego nie wolno robić, to w oczach Bożych jest grzech, to w oczach Bożych jest przestępstwo i nie będzie się to podobało. Ale my nie chcemy być przyjaciółmi świata. My nie chcemy być przyjaciółmi grzechu. My nie chcemy być przyjaciółmi rzeczy, które Boga obrażają, prawda? Ale bez względu na to mamy stać mocno po stronie Boga. Jeszcze ostatnia rzecz. Ja dopiero jestem w połowie. Człowiek nieodrodzony, jego ja jest w centrum. Ja. Zobaczcie, jak dzisiaj na tym punkcie świat oszalał. Mnie ma się dobrze powodzić. To, wiecie, rodzice zostawiają dzieci, bo dzieci nie będą im przeszkadzać. Przed ich karierami. Ja.
Żona czy mąż, a cóż tam? Żyjemy dla siebie. Egocentryzm, totalny egocentryzm. Tylko jak się znajdzie dwóch egocentryków razem w jednej celi, to się pozabijają. Bo każdy chce postawić na swoim. Pycha życia. Jak powiedziałem, człowiek zmysłowy to niekoniecznie ateista. Na przykładzie Saula z Tarsu mamy przykład. Ale mamy innych, lepsze przykłady. Ludzi zmysłowych, nieodrodzonych, ale bardzo porządnych. Ewangelia Jana, 3 rozdział od 1 do 9 znacie wszyscy. Rozmowa Pana Jezusa z Nikodemem. Czy Nikodemowi moglibyśmy coś zarzucić pod względem moralności? Absolutnie nie. Jego pobożności? Nie. Nauczał słowa, chodził do świątyni, modlił się. I zdumiewające, że temu człowiekowi, bardzo pobożnemu, religijnemu, Jezus powiedział: Nikodemie, jeśli nie narodzisz się na nowo, nawet nie zobaczysz Królestwa Bożego. Czyli chodzi o coś zupełnie więcej. Coś, co nie jest z człowieka, co tylko może się Bogu podobać. Słuchajcie, zwróciliście uwagę, że ilekroć budowany był ołtarz w Starym Przymierzu, Bóg powiedział: żadnego narzędzia nie użyjecie do budowy mojego ołtarza. Weźmiecie zwykłe z pola kamienie i zbudujecie ołtarz. I nie ważcie się, żeby jakikolwiek młotek czy dłuto obrabiało te kamienie, żebyście zbudowali ołtarz. Weźmiecie po prostu kamienie. Zastanawialiście się dlaczego? Dlaczego? Basiu, masz odpowiedź? Dlaczego? Nie to jadro. To znaczy wyszło, że to jadro. Wiecie, ołtarz był, to była ta, miała być tam złożona miła woń, ofiara Bogu. I Bóg jakby mówi: to, co jest obróbką już człowieka, to, co jest z niego, już nie będzie mi miłe. Ja chcę to, co jest ode mnie, to, co ja uczyniłem, co moja ręka uczyniła. Zdajecie sobie sprawę? Oto ten człowiek zmysłowy, ten człowiek odrodzony, on może próbować obrabiać siebie nie wiadomo jak, ale on nigdy nie będzie się Bogu podobał. Nigdy nie może być na ołtarzu dla Pana, aby przynieść chwałę Panu. Co się narodziło z ciała jest ciałem. Bez względu na to, co byś z sobą robił, jest ciałem. I nie odziedziczy, i nie wejdzie, i nie zobaczy Bożego Królestwa. Ale to, co narodziło się z Boga, z Ducha. Bóg nas przez takie proste rzeczy czegoś uczy. Wiecie, że kapłan musiał mieć specjalną lnianą szatę tylko dlatego, żeby się nie pocił, kiedy wchodził do miejsca najświętszego, czy do miejsca świętego. Bo to już było nieprzyjemne dla Pana, jego pot. To jest tak, jak my próbujemy poprzez nasz wysiłek podobać się Bogu. Ale Pan mówi: jeżeli tam nie będzie mnie, mojej łaski, mojej mocy, jeżeli ja w tym nie będę, to to wszystko będzie w moich nozdrzach śmierdzieć. Naszym ja. Wiecie, jak człowiek jest, potrafi ukryć to swoje ja, tą swoją cielesność. Potrafi iść na różnego rodzaju. On potrafi się umartwiać, on potrafi się biczować, on potrafi różne rzeczy zrobić, tylko nie zrobi jednego. Bóg mówi: okej, pobiłeś się, skaleczyłeś się, poszarpałeś sobie plecy, mieszkałeś o chlebie i wodzie, ale kiedy w końcu zaczniesz wykonywać moje słowo? To wszystko w oczach, to nie jest ta miła woń. Ta miła woń musi pochodzić z Pana, który jest w człowieku nowonarodzonym. Ja patrzę i mówię: Boże, ileż razy ja próbuję swoją siłą, swoim wysiłkiem, a Bóg musi mnie nieraz upominać, mówi: przestań. Pozwól mi działać. Nikodem,
Pamiętacie drugiego takiego Korneliusza w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale? Co jest na nim napisane? Mąż bogobojny, pobożny, dający hojne jałmużny. To jest zdumiewające, kiedy pisze Paweł o miłości, choćbym ciało wydał na spalenie, całe mienie rozdał ubogim, a miłość, wiecie, można dużo dać i ciągle nie mieć miłości, nie działać, nie być motywowanym Bożą miłością. Niech zobaczą. O Boże, wiecie, z taką postawą Kain przyszedł do Boga. O, masz tutaj, to widzisz, moje ręce zapracowały, no, masz tutaj na ofiarę. Ohydne. My myślimy, że Bogu, że taki człowiek myśli, że Bogu robi łaskę. To Bóg pozwala nam przyjść do siebie. To On objawia nam łaskę. Dlatego jeden się modli, Boże, dziękuję Ci, że nie jestem. Jak my lubimy się porównywać, że nie jestem, jak ten, ta, tamten. O, jak całkiem dobrze wyglądam. Tylko co z tego, jak włączysz światło, to Boże światło, Bożego Słowa i nagle widzimy, że nasze nawet dobre czyny są jak splugawiona, brudna szata. Muszę przyjść taki, jaki jestem. Pogrążony w ciemności, w śmierci, przegrany, brudny. I tylko wtedy mogę spotkać się z łaską Pana. Tą przemieniającą, potężną łaską Pana. Halleluja. Nie przez moje wysiłki, chociaż ja muszę przyjść do Pana. Nie przez moje starania, ale przez to muszę uznać, że całe moje źródło obmycia, usprawiedliwienia i przyjęcia jest w moim Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Korneliusz. I dlatego pobożnego Korneliusza. Bóg kocha pobożnych ludzi. Ale nikt z nas przez własną pobożność nie będzie zbawiony. Bóg posyła do niego apostoła Piotra. Idź i powiedz mu, że zbawienie jest w moim synu przez jego dzieło na krzyżu. Czytacie 10 rozdział. Zwróćcie uwagę, kiedy Piotr zaczyna zwiastować Chrystusa ukrzyżowanego i mówi, że on umarł z powodu naszych grzechów. W tym momencie Duch Święty dopiero wstępuje na Korneliusza i cały dom i zaczynają wielbić Boga innymi językami. W tym momencie nagle Korneliusz uświadamia sobie, że jego zbawienie, chociaż to, co robi, jest okej, to jego zbawienie, źródłem jego odkupienia, obmycia, przyjęcia przez Boga jest dzieło Chrystusa dokonane na krzyżu Golgoty. Jak mówię, jestem w połowie mojego zwiastowania. Ale Bóg coś zapowiedział w Starym Przymierzu. Już w Starym Przymierzu. Posłuchajcie. Jeremiasz 31, wiersz 33 i 34. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan, odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Niesamowita obietnica. Oto Mojżesz dał im prawo na tablicach kamiennych, ale Bóg mówi, ja zawrę z nimi nowe przymierze. I prawa moje, słowo moje wypiszę nie na tablicach kamiennych, ale w ich sercu, w ich duchu, w ich wnętrzu. Halleluja. A więc człowiek odrodzony, to jest człowiek, wiecie, dzisiaj tego nie skończę, za tydzień. Bo musimy o nim bardzo dużo powiedzieć, kim jest nowonarodzony człowiek. Ale już teraz możemy powiedzieć, jest to człowiek, w którego duchu, sercu Pan Bóg sam wypalił swoje prawo, swoje przykazania.
Więcej. Tu jest napisane, i wszyscy mnie znać będą. I nikt nie będzie uczył jeden drugiego, poznaj Pana. To wcale nie oznacza, że nie będziemy potrzebowali nauczycieli, apostołów i proroków w Kościele. Służby nauczycielskiej. Nie, nie. Ale to, że każdy Pana będzie znał, to znaczy, że każdy nowonarodzony wie, że do Pana należy, że Jezus jest jego Panem, wie, kim On jest. To o to chodzi. To nie będzie jakieś nie wiadomo, o, ty znasz Pana, a ja go nie. Nie, wszyscy go poznamy. Odpuszczę ich winę. Grzechu ich nie wspomnę. Posłuchajcie Ezechiela 11 rozdział, wiersz 18 do 21. A gdy wrócą tam, Bóg mówi, kiedy wrócą z powrotem z wygnania do ziemi obiecanej i usuną z niej wszystkie jej ohydy i jej obrzydliwości, i wszystkie jej obrzydliwości, wtedy ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza, usunę z ich ciała serce kamienne, dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a ja będę ich Bogiem. Lecz tym, których serce idzie za ich ohydami i obrzydliwościami, włożę ich postępki na ich głowy, mówi Wszechmocny Pan. Prawa moje wypiszę, ale Bóg mówi, ja w ogóle dam do ich wnętrza nowe serca. Nowego ducha ode mnie włożę w ich wnętrze. Słuchajcie, dokonuje się największy cud, jaki tylko może zaistnieć w całym wszechświecie. Kiedy grzesznik staje się Bożym dzieckiem, kiedy grzesznik spod władzy diabła wychodzi i poprzez nawrócenie, pokutę, przychodzi do Boga, który go czyni nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Wszystko, co stare, zostaje zabrane. On staje się zupełnie nowym stworzeniem. Ma prawa Boże w swoim sercu, ma nowe serce, ma nowego ducha. Tu jest napisane coś takiego, że nie dzieje się to bez nas. A gdy wrócą, i gdy usuną z tej ziemi, czyli ze swojego życia, bo oni tą ziemię zalodnali, wszystkie jej ohydy i obrzydliwości. Sprawdzałem, co to znaczy, te ohydy. O jakich ohydach Bóg mówi? Gdybyście czytali 3 Mojżeszową, 18 rozdział, 20 rozdział, 5 Mojżeszową, czy przypowieści Salomona, tam znajdziecie, tam jest to słowo ohyda. Ja tylko wypisałem niektóre. Ohydy, o których Bóg mówi, kiedy wejdą, ale zanim dam im nowe serce, mojego ducha, oni pierwsze muszą coś zrobić z grzechem w swoim życiu. Muszą usunąć te wszelkie ohydy i obrzydliwości. To jest to, co Nowy Testament nazywa nawróceniem, upamiętaniem, metanoją. Kiedy nie traktujesz grzechu tak pobłażliwie, ale traktujesz go z całą surowością i zdecydowaniem, tak jak Bóg. Wśród tych obrzydliwości tam jest bałwochwalstwo, a więc czczenie różnych bóstw, nieczystość w sensie moralnym, sprośność, nieczyste jedzenie, mieszane małżeństwa, niemoralność, obcowanie fizyczne mężczyzny z mężczyzną i kobiety z kobietą, człowieka ze zwierzęciem, bożki, czyli dzieło rąk ludzkich, fałszywa waga, czyli ludzie, którzy oszukują. Coś kupują, coś sprzedają, oszukują, podwójne odważniki, przewrotność serca, kłamliwe wargi, czyli mówienie kłamstw, dwojaka miara, 7 rzeczy, które dla Boga są ohydą, obrzydliwością. Przypowieści 6, 16, 19, pamiętacie, co tam jest napisane? Zobaczmy do przypowieści. Jeszcze na moment i już będziemy kończyć. Przypowieści Salomona. 6 rozdział. Tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Obrzydliwość. A
Ale obrzydliwością też, 15 rozdział tych przypowieści, wiersz 8 mówi, obrzydliwością dla Pana jest ofiara bezbożnych. Kiedy ludzie nurzają się w swoich grzechach, a później chcą Bogu coś ofiarować. Nie wiem, chwałę, pieniądze i myślą, że tym zyskają w oczach Boga, pozostawiając siebie samych w obrzydliwościach, w których tkwią. Dlatego jest napisane, prawym przystoi chwała. Tak? Wy, którzy nosicie naczynia pańskie, co tam jest napisane? Ktoś pamięta? Co jest wcześniej napisane? Oczyście się wy, którzy nosicie naczynia pańskie. Kto nosił naczynia pańskie? Kapłani. A kim my jesteśmy? Świętym kapłaństwem. Chcemy teraz złożyć Panu ofiarę. Ofiarę chwały. Moi drodzy, przykro mi jest, że nie mogę tego skończyć, ale zakończę za tydzień. Za dwa. Zakończę za dwa, bo to jest bardzo ważne. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, z jakiej ciemności, z jakiego brudu, z jakiego miejsca Bóg ciebie i mnie wyrwał i do czego nas przeniósł, do jakiej chwały, do jakiego błogosławieństwa, do jakiego nowego życia, abyś wiedział, kim jesteś w Jezusie Chrystusie i abyśmy mogli z radością śpiewać, jesteśmy w Nim. Amen. W Nim. Wyszedłem z tego. Należę do Niego. I muszę wam powiedzieć, jest to dokonane nie siłą człowieka, nie naszym staraniem, bo myśmy zawodzili na każdym poziomie, ale jest to dokonane Jego mocą, przez Jego łaskę. Więcej jest powiedziane, że ta łaska Jego i ta moc Jego jest z nami aż do końca. Amen. Nie jesteśmy sami.